środa! Właśnie idziemy na zajęcia, tym razem moje, w oddechu hipopresyjnego. Tak wygląda nasz salon, jak się nie robi prania przez tydzień. Idziemy ogarniać mój brzuch na zajęcia z Oriżem. Coś tam jeszcze zostało, ale tak mini. Na brzuszek stosuję jeszcze dwie rzeczy. Olejek ze słodkich migdałów jeszcze z Polski i szczotkę z dzika, którą się masuje na sucho. To jeszcze jest pozostałość po mojej fascynacji sztuką prostoty i minimalizmem. Powinnam codziennie, ale oczywiście tego nie robię. Jakie górki! Idziemy na zajęcia, dla mnie tym razem, z oddechu hipopresyjnego, czyli co zrobić, żeby wchłonąć jak najszybciej brzuch po ciąży, chociaż tak jest nieźle, jest bardzo dobrze. Te zajęcia czasem odbywają się online, czasem w centrum, w Oriżem i tym razem są w parku, ponieważ jest ładna pogoda, chociaż jeszcze rano padało. Niektóre chodniki nie są tutaj przystosowane do wózków. O tym oddechu hipopresyjnym nigdy wcześniej nie słyszałam, a okazuje się, że jest mega popularny w całej Brazylii i dotarł również na Maderę. Już widzę, że zebrała się ekipa ćwicząca. Ile kobiet dzisiaj jest? Mamy teraz zmianę warty, tam ćwiczą jeszcze kobiety w ciąży z pięknymi brzuszkami, jeszcze niedawno taki miałam. I zjeżdżają się powoli już panie na zajęcia postpartum, czyli z babysami na pokładzie. Idziemy na kawkę, pierwszą dzisiaj nagroda, a potem mamy basen dla młodej, tak? Ale jestem mega z siebie dumna, bo od 24 dni nie jem cukru. I nawet jak idę na kawę, to zamawiam tylko kawę. Jak jest słaba pogoda, no dzisiaj nie była, to zajęcia są w centrum w Oriżem i wtedy można się podłączyć online. Tak jak byłam na tych zajęciach kiedyś, nawet to nagrałam. I suma wierzmać. Nie będę się wymądrzać, czym jest oddech hipopresyjny, ani tłumaczyć, w jaki sposób się go robi. Dam link do fizjoterapeutki w Polsce, która w jednym z wywiadów fajnie to tłumaczy i pokazuje ćwiczenia. I pokażę też link z jednej babeczki z Brazylii, z którą czasem ćwiczę rano. To, na co pomagają te ćwiczenia, to jest w ogóle takie zasanie brzucha, kiedy jesteśmy na wydechu, czyli nie mamy powietrza w przeponie i jeszcze zasysamy jakby te przepony. Pomaga to na pewno wchłonąć się brzuchowi i wrócić wszystkim organom po porodzie na swoje miejsca. To jest dla mnie ważne, ale wiem, że tam jest jeszcze mnóstwo innych aspektów, na co pomaga ten oddech. Dobra, może to już koniec na dzisiaj.